Yellow River is the second longest river in China. It's the Mother River. Zespół w zasadzie istnieje już około 3 lat, natomiast na przestrzeni tych 3 lat ten skład się zmieniał kilkukrotnie. Ze Stanisławem Sowińskim poznałem się około 2 lat temu, natomiast no nie jestem regularnym członkiem jego zespołu. Zaprosił mnie tutaj na trasę koncertową właśnie do Chin, z czego się bardzo cieszę. Wcześniej mieliśmy okazję gdzieś tam w Krakowie współpracować. Staszek zadzwonił do mnie kilka tygodni przed wyjazdem tutaj. Sprawdziłem swoje terminy. Okazało się, że jestem wolny. Polubiłem jego muzykę i chciałem ją zagrać, i dlatego tutaj jestem. Traktowałem to jako nowe wyzwanie i cieszę się, że to wszystko się udało. W Lanzhou graliśmy plenery, wyłącznie plenery, zagraliśmy 6 plenerów. Publiczność chińska jest bardzo specyficzna. Potrafią długo zachować koncentrację. Tak niepewnie klaszczą, dopiero tak trzeba zmotywować, powiedzieć, że to jest w porządku. Możecie klaskać, wtedy zaczynają krzyczeć, piszczeć, jest spoko, ale... Ci ludzie boją się reagować, boją się być pierwszymi, którzy zareagują. Są strasznie, strasznie głodni tej muzyki i bardzo, bardzo to chłoną. Chińczycy są bardzo wrażliwi na muzykę i otwarci. Nasza tegoroczna chińska trasa zainaugurowała trasę promocyjną albumu, który ukaże się na początku września tego roku.
Album jest zatytułowany Visions Between Love and Death. To jest kolejny mój autorski album, który nagrywamy zaraz po powrocie z trasy. Także ta trasa w Chinach była trasą przedpremierową tego materiału. Jazz, który tu ze Stasiem Słowińskim gramy, to nie jest coś bardzo prostego, to nie jest easy listening, nie? To jest po prostu bardziej zaawansowana forma jazzu. Powiedzielibyśmy w Polsce nie dla każdego, prawda? A tutaj się okazuje, że dla każdego.